Budowa pracowni rezonansu magnetycznego, którą w minionym tygodniu oficjalnie oddano do użytku w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie, to koszt blisko 4,5 miliona złotych. Całość środków nie pochodzi jednak z budżetu placówki medycznej, lecz z prywatnej firmy, która wydzierżawiła od szpitala teren na powstanie pracowni. W dniu dzisiejszym została oficjalnie uruchomiona, otwarta pracownia rezonansu magnetycznego. Pracownia, która wykonuje badania diagnostyczne w dużej części dla pacjentów szpitala w Kościerzynie. Głównie z pacjentów oddziałów neurologii, pediatrii i ortopedii. Ze względu na to, że szpital nie posiadał własnych środków finansowych na realizację tak dużej inwestycji, bo to jest inwestycja warta 4,5 miliona złotych, podjęliśmy taką decyzję, że wydzierżawiliśmy pomieszczenie firmie, która na wiele lat, firmie, która zainwestowała w zakup tego urządzenia, modernizację pomieszczeń, dostosowanie ich do wymogów po to, żeby tą pracownię uruchomić. I ta firma w tej chwili prowadzi już normalną działalność, są wykonywane badania. Pracownia rezonansu magnetycznego to miejsce niezbędne w każdej szanującej się placówce medycznej. Diagnostyka za pomocą pola magnetycznego i fal radiowych jest zupełnie bezinwazyjna i co najważniejsze, w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, przy których wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, nie pozostawia uszczerbku na zdrowiu. Za pomocą rezonansu magnetycznego można zdiagnozować takie choroby jak na przykład stwardnienie rozsiane, Alzheimer, nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach, a także guzy tkanek miękkich. Jeżeli wszystko dobrze się powiedzie, to w ciągu 2-3 miesięcy powinien zostać zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem, także badania, jeżeli chodzi o badania ambulatoryjne, czyli skierowania z przychodni, będą realizowane bez konieczności wnoszenia opłat przez pacjentów. W ramach budowy pracowni stworzono też szereg pomieszczeń niezbędnych do jej sprawnego funkcjonowania, w tym m.in. poczekalnie dla pacjentów, pomieszczenia dla personelu czy toalety. W uroczystości otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego wziął udział wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Czarnobaj.